A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja zapłacę. List do Filemona, 18 i 19 werset. Tak właśnie w liście do Filemona Paweł napisał do Filemona. Żaden list z Nowego Testamentu nie jest tak osobisty, tak prywatny, jak właśnie ten. Żaden inny list Nowego Testamentu nie jest tak osobisty, tak prywatny, jak właśnie list do Filemona. W innych listach Paweł objaśnia naukę chrześcijańską. Tutaj pokazuje nam przykład praktycznej i życiowej miłości. Możliwe, prawdopodobnie Paweł napisał ten list w 61 lub 62 roku po Chrystusie wraz z listem do Kolosan, gdyż w tych obu listach wspomina swoje uwięzienie i przekazuje pozdrowienia od tych samych przyjaciół. Paweł napisał ten list w 61-62 roku naszej ery wraz z listem do Kolosan, gdyż w obu tych listach wspomina swoje uwięzienie i przekazuje pozdrowienia od tych samych przyjaciół. Filemon, wierzący pan, miał sługę, miał niewolnika, który mu wyrządził szkodę. Prawdopodobnie go okradł i uciekł. W czasie ucieczki spotkał apostoła Pawła i nawrócił się do Pana Jezusa dzięki zwiastowaniu Ewangelii przez Pawła. W międzyczasie Paweł został wtrącony do więzienia w Rzymie i chętnie pozostawiłby tego niewolnika przy sobie, aby mu usługiwał, jednak bez zgody Filemona nie chciał tego uczynić, więc posłał nawróconego teraz Onezyma z powrotem do jego pana wraz z listem. W owych czasach niewolnik, który uciekł, a potem powrócił do swojego pana, niejednokrotnie otrzymywał karę śmierci. Paweł przypomniał Filemonowi, że oboje, pan i niewolnik, stali się wierzącymi i otrzymali przebaczenie od Boga. Miał głębokie życzenie, aby Filemon praktykował miłość i przebaczenie, i to właśnie w stosunku do tego, który mu zaszkodził i źle go potraktował. Takie słowa napisał Paweł: a jeśli ci jakąś szkodę wyrządził, mnie to przypisz, ja zapłacę. Tak, niesamowite jak na tamte czasy. Apostoł Paweł wyszedł naprzód z dobrym przykładem, a tym samym motywował Filemona do odpowiedzi prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Jak podobny jest w tym postępowaniu do Pana Jezusa Chrystusa, swojego Pana, który również dzisiaj jeszcze mówi: jeśli ktoś jakąś szkodę wyrządził, niech zostanie mi to przypisane, ja zapłaciłem. Czyli ty chcesz nie mieć żadnej świadomości grzechów? Tak jak obiecuje Słowo Boże, dotyczy to każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a nie będziesz już miał żadnej świadomości grzechów. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, otrzymasz życie wieczne. Twoje grzechy będą oddalone od ciebie jak wschód od zachodu. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, że uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jest konieczne i wystarczające, jeśli chodzi o twoje zbawienie. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony od należnej tobie kary piekła wiecznego.